przyjaciół stowarzyszenia, sąsiadów tych najbliższych, jak i też tych z miasta. Bardzo serdecznie witam rodziców, naszych podopiecznych i dzieci i młodzież. Również bardzo serdecznie witam kadrę, która tutaj jest dzisiaj z nami, ich dzieci i ich rodziny. I bardzo się cieszę, że jesteście Państwo dzisiaj z nami. Mieliśmy nowy pomysł. Chcielibyśmy zapraszać Państwa do nas, do stowarzyszenia częściej. Zależy nam na tym, aby stowarzyszenie nie tylko było utożsamiane z miejscem, gdzie pomoc dostają dzieci i młodzież z autyzmem, ale też miejsce fajne, przyjazne, miejsce, do którego można przyjść i się też fajnie bawić. Mamy fajną infrastrukturę i myślę, że fajnie by było, gdybyśmy mogli co jakiś czas się tutaj spotkać i po prostu miło, sympatycznie spędzić czas, a nasza idea też jest taka, aby oswajać Państwa z autyzmem, pokazywać, że osoby z autyzmem są podobne do nas. Po prostu inaczej widzą świat, inaczej go odczuwają, ale razem możemy spędzić naprawdę wspaniale czas. Pracownicy stowarzyszenia przygotowali mnóstwo bardzo fajnych atrakcji dzieciakom. Państwa zapraszam zarówno do kiermaszu ze słodyczami, dzieciaki po watę cukrową, pączki. Jest też możliwość skorzystania tutaj z kiełbaski. Także na poczęstunek również Państwa zapraszam. A przede wszystkim zapraszam do świetnej zabawy, która ma na celu, myślę, przede wszystkim integrację. Zapraszam, bawcie się Państwo dzisiaj dobrze, a w tej chwili chciałabym oddać jeszcze głos i prosić o kilka słów pana prezydenta miasta Biała Podlaska, Michała Litwiniuka. Szanowna pani prezes, droga Aniu, droga społeczności, wspólnego świata, przyjaciele, rodzice, podopieczni, mieszkańcy Białej Podlaski, sąsiedzi z najbliższej okolicy. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Będziemy dokładnie bawili się tak, jak zachęcała nas do tego przed chwilą pani Ania. To jedna już przecież z tak licznych inicjatyw, tak licznych przedsięwzięć środowiska wspólnego świata, które oprócz tego, że zawodowo turboprofesjonalnie opiekuje się osobami i rodzinami osób z autyzmem i podobnymi zaburzeniami, to przede wszystkim rewelacyjnie promuje postawy życzliwości, akceptacji i wsparcia nie tylko wśród lokalnej społeczności. Przy tak wielu różnych okazjach mamy przyjemność się spotykać. Świetnie, że wymyśliliście. Skąd bierzecie te pomysły? Kolejną fajną formułę na taką integrację. Wiem, że właśnie ci najbliżsi sąsiedzi to jest to środowisko, do którego też bardzo chcieliście dotrzeć, pokazać, że to ciepłe, przyjazne, dobre, pomocne miejsce jest też otwarte na tych najbliższych sąsiadów, że w takim wspaniałym towarzystwie mieszkają na co dzień. Będziemy się świetnie bawić, śliczne dzięki i jeszcze raz kapitalnej zabawy. Thank you.
Poszłabym do niego. Bym troszkę wiedziała, poszłabym do niego. Ale wróżki nie znam, nie śmie o nią pytać. Wolałabym, Jasiu, o tobie nie słychać. Wolałabym, Jasiu, o tobie nie słychać. Wolałabym prędzej o drożce nie wiedzieć. Wolałabym prędzej o drożce nie wiedzieć. Nie wie moja mama, do kogo mnie tęskno. Nie wie moja mama, nie wie moja mama, do kogo mnie tęskno. Drodzy Państwo, piosenką Czerwonym Zasiała powitał Was zespół folkowy Śpiewka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej. Tak jeszcze na początek dodam, że właśnie w piątek tą piosenką zdobyliśmy pierwsze miejsce na imprezach muzycznych w Janowie Podlaskiej. Nie to, żebyśmy się chwalili tak od razu, ale tak akurat było.